Cześć! W tym filmie będę sprawdzał, jak zmienia się napięcie w sieci w ciągu doby, a następnie sporządzę wykres z arkuszu kalkulacyjny. Zamiast rejestratora czy logera użyję chyba najtańszego obecnie multimetru z USB, oprogramowania do niego oraz darmowego arkusza od Google. Multimetr to pokazywany wcześniej na kanale UT61B+. Połączyłem stare sondy z przewodem zakończonym wtyczką. Mam bezpieczne i pewne połączenie. To ważne, ponieważ test będzie trwał ponad 24 godziny. Podłączam wszystko i uruchamiam oprogramowanie. Klikam połączenie i na ekranie pokazują się wyniki. Mi wystarczy pomiar co minutę. To i tak będzie ponad 1400 wyników. Ustawiam więc na 60 tysięcy milisekund. Czyszczę pola i rozpoczyna się rejestrowanie. Wyłączam jeszcze w ustawieniach komputera usypianie. To konieczne, aby dane były rejestrowane. Tak to wygląda po 15 minutach, a tak po około godzinie. Zostawiam do następnego dnia. Po około 24 godzinach mam już wyniki. Eksportuję to do pliku i zamykam program. Wykres programu można też zapisać bezpośrednio do pliku graficznego, ale ja wolę wykorzystać arkusz kalkulacyjny. Otwieram nowy arkusz, importuję dane i usuwam zbędne kolumny. Wartości napięcia są danymi tekstowymi. Zamieniam wszystkie kropki na przecinki i już mam dane liczbowe. Teraz mogę zrobić wykres. Zmieniam jeszcze zakres osi i mam wykres, o jaki mi chodziło. Bez użycia rejestratorów czy logerów, wykorzystując posiadany i tak multimetr. A więcej informacji o tym multimetrze w osobnym filmie na kanale. Ja już dziękuję za uwagę, do zobaczenia!